Dzień dobry, witam R2 Diagnostyk. Chciałem zademonstrować Państwu dzisiaj, jak działa Ghost Immobilizer w nowym Range Roverze Vogue. Auto ma oczywiście keyless entry, czyli bezkluczykowe. Kluczyk znajduje się w mojej kieszeni. Po założeniu tego systemu odpalamy samochód. Auto odpala, z tym, że bez pinu, bez odblokowania go pinem, nie działa nam gear selector. Nie możemy włożyć żadnego biegu. Włączyć, przepraszam. W tym momencie musimy wyłączyć auto. Pin jest ustawiony przeze mnie tylko do demonstracji dla firmy. Można ustawić go do 20 przyciśnięć, ja ustawiłem tylko 4. Włączamy zapłon. Wklepujemy pin, w tym przypadku taki. Ghost potwierdził, że jest odblokowany. Pojawiła nam się kontrolka na selektorze. Odpalamy auto i możemy włączyć bieg. Oczywiście możemy włączyć funkcję nieodpalenia silnika. Ta jest przyjemniejsza, fajniejsza dla klienta. Dziękuję za oglądanie. Proszę o kontakt, jeżeli potrzebujecie takiego zabezpieczenia w Waszym aucie, bo wiemy, że Range Rovery giną nagminnie, są bardzo łatwe do sklonowania na walizkę tak zwaną. Z tym systemem niestety jest to niemożliwe. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, pozdrawiam.